Cześć wszystkim, witam Was w odcinku openingowym. Dzisiaj będziemy sobie otwierać nasze wszystkie skrzynki, jakie udało mi się zdobyć w sezonie 2021 League of Legends. Sezon ten zakończył się 7 stycznia, czyli dokładnie 2 dni temu. No i ja dopiero dzisiaj miałem czas, żeby nagrać ten odcinek openingowy. W przyszłym sezonie będziemy sobie, myślę, grać dalej. Jak tylko się uda, to dalej będziemy sobie zdobywać skrzynki, nagrywać nasze odcinki od A do Z. W tym sezonie graliśmy na zasadzie nie, że typowo od A do Z, którymi postaciami ja mam, bo ogólnie gdyby ktoś patrzył na kanał, no to nie są tak 100% odcinki od A do Z, bo ja nie mam też każdego czempiona zakupionego, więc to tak w 100% nie jest od A do Z, ale miało być na zasadzie, że od A do Z, którymi postaciami, które ja mam. No w tym sezonie niestety to nie udało się tak aż 100% zrobić i kilka postaci zostało ominiętych, gdyż po prostu łatwiej było innymi zdobyć skrzynki, a tamtymi się odpuszczało, a w miarę możliwości graliśmy po prostu od A do Z. Jakbyśmy sobie tutaj weszli w nasz profil, jeśli ktoś obserwuje mój kanał z odcinkami, no to był odcinek z Sejuani, to był ostatni i potem nagle wyszła Sona, a to oznacza, że właśnie już w tamtym momencie nie szliśmy po kolei, gdyż tutaj jakby był Sejuani, od razu weszła Sona, więc zabrakło nam odcinka na Signeda i na Sivirkę. To są te dwie postacie, które tutaj zostały ominięte. I później weszła właśnie Sona, Soraka. I tutaj co mieliśmy dalej? Sona, Soraka weszła dalej. Potem był odcinek o Tamkenchu, czyli tutaj szliśmy po kolei. O Talonie też był odcinek, więc tutaj też było po kolei, ale wiem, że potem ktoś został ominięty. Był Talon, odcinek o Talonie. Talon, potem o Taliku też był odcinek, o Grzybiarzu też był odcinek, o Thrashu też był odcinek, o Tristanie też był odcinek. Później tutaj był Udyr. O Veigarze też był odcinek. O Vi też mieliśmy odcinek. Waj. O Volibirze też był odcinek. No i o Warwicku też był odcinek tutaj. I na Warwicku się tutaj niby skończyło, ale tutaj potem jeszcze był... potem była Xayah jeden odcinek. Xin Zhao, Yasuo został ominięty. Czyli ten Yasuo i tutaj... I tutaj Signet i Sivirka zostali ominięci, no bo w tym momencie skończył się sezon i te skrzynki zostały zresetowane, dlatego też nie graliśmy tymi czempionami. Aczkolwiek no jakoś tak się udało, że właśnie tak graliśmy w tym sezonie. No zobaczymy jak to będzie, jeśli w ogóle będzie z kimś grać, bo w całym sezonie no nie zawsze było tak łatwo, że po jednym odcinku kończyliśmy mecz i tam była skrzynka, graliśmy tych meczy tak z 5, 4, 3, 2, różnie, praktycznie po 2 mecze były po 3 o każdym bohaterze. No czasem się udawało, że właśnie był po jednym odcinku, wszystko zależało od tego z kim się grało. Ja tutaj będę dalej próbować grać na te skrzynki w tym sezonie, tylko już nie będę grał sam, znaczy w sumie nigdy nie gram sam, ale będę grał z gośćmi, którzy grają dobrze, bo ja niestety nie jestem w stanie zdobyć tutaj skrzynki na czempiona, bo ja jeśli grałem z wszystkimi postaciami, ja nie dam rady zmainować każdego. Jak mi się uda, no to zagram dobry mecz, jak nie, no to nie, no zależy kim będę grał, na kogo będę grał przede wszystkim. No i to samo wyjdzie, czy ja dobrze zagram, czy nie, mimo to zawsze się staram. Tutaj udało mi się już zdobyć pierwszą skrzynkę na Atroxie, też będzie o tym odcinek. Chociaż tutaj graliśmy nieoficjalnie, ja sobie ten odcinek nagram po prostu, że nie graliśmy i że skrzynkę zdobyłem, no bo ja tutaj nigdzie tego nie nagrywałem, że graliśmy tym Atroxem, ale odcinek będzie. No i później standardowo będziemy grać kolejnymi postaciami. Co do skrzynek nic się nie zmieniło, każda skrzynka dostępna jest co tydzień, maksymalnie można mieć na koncie 4 te skrzynki. Jak będziemy mieli 4, no to po prostu ten czas nie będzie się odnawiał. No i będzie tylko 4, nie można mieć z tego 5, 7, 10, a w sumie szkoda, bo tak to nie musielibyśmy grać co tydzień w tego rola, czy tam co 2, czy co 3 tygodnie.
Tylko moglibyśmy zagrać raz na kilka miesięcy po prostu i pozdobywać za jednym dniu tym tam 8 czy tam 3, 5 skrzynek, ale niestety tutaj następna skrzynka będzie za jakieś 10 godzin. Mamy godzinę 10:36, a dzisiaj nie będę grał w LoL'a, poczekam sobie na za tydzień, aż tych skrzynek będzie więcej. No i wtedy zagramy też, no chyba, że za tydzień będzie jakiś znajomy tutaj fajny grał, no to tam jeden mecz się z nim zagra. No i teraz przejdźmy. I teraz tak, jeszcze taka informacja do was, jak macie jakąś fajną stronkę z runami, no to mi ją możecie wysłać, ja sobie będę sprawdzał tam runy, bo muszę gdzieś znaleźć jakąś dobrą stronkę, gdzie są runy wypisane na jakieś postacie, bo tutaj nie mam na wszystkie, mam 17 stron na runy, więc na te postacie będę sobie robił, ale muszę najpierw ogarnąć jakąś dobrą stronkę, dlatego jak macie coś ciekawego, no to możecie w komentarzu tam wysłać, ja sobie obczaję. To możemy przejść do naszych skrzynek. To mamy nasze łupy. Oczywiście te skrzynki są zbrane chyba od 3 czy 4 sezonów od momentu, kiedy one wyszły. Dlatego tych skrzynek na dzień dzisiejszy mamy 225. Kluczy przez cały sezon udało mi się zdobyć 2. To jest mało, bo w tamtym sezonie chyba było 10. No ale mamy tutaj te fragmenty kluczy, więc możemy je stopić i zobaczymy, ile tych kluczy będzie. No w sumie ja się sam zdziwiłem, że tylko 2 klucze. Także tego openingu nie będzie za dużo niestety. Ale wykujemy sobie te 13 kluczy. Nie wiem, czy to od razu będzie. Dobra, jest 13 kluczy za jednym zamachem. No i okej, mamy 15 kluczy, więc... Jest 15 kluczy, więc uda mi się otworzyć tyle samo skrzynek. No i tutaj te łupy sobie też pootwieramy w tym sezonie, tak jak w tamtym. Zobaczymy, czy to mamy jakąś skórkę, czy coś takiego. No i od razu startujemy. Co my tu mamy? Lecimy po kolei. Doskonała skrzynia. Do otwarcia potrzeba klucz Hexter. Czyli tutaj musimy mieć klucza. A dobrze, to otwórzmy ją. Zobaczymy, co z tego jest. Małe demonty stanu epicki odłamek skórki. Dodamy do łupów. No, zmarnował się jeden kluczyk. No dobrze, może być. Otwieramy kolejną skrzynię. Doskonała. Za uleczenie trwała emotka. No mamy trwałą emotkę. No też kluczyk się zmarnował. Co my tutaj mamy? Kapsuła bohatera. To otwieram te kapsuły też. Odomek bohatera Sona. Dodaj do łupów. Odomek bohatera Taik. Ok. Co my tu mamy dalej? Szako, odomek bohatera. Aszka, odomek bohatera. I 90 niebieskiej esencji od razu się dodała. Mamy tej esencji 86602, ja nie kupuję postaci. Otwieramy dalej, bo nie są mi one potrzebne. Gram tym, co mam. Timo, odomek bohatera, Soraka, Jax i 270 esencji. Kolejna kapsułka, to mamy Urgota, Amumu i 90 esencji. Czyli chyba będą to po 2 bohaterowie i esencja. Civil, Karamus, Malphite. O, i 270 esencji. Galio i Fiddlestick. Co my tu dalej mamy? Soraczka, Zilean, Fight, Esencja. Mogłbym od razu wszystko na nas otworzyć, ale po kolei otwieramy. Tamkench, tylko on był. Kapsułę dostajemy za levelowanie konta. Shyvana, Teemo, Gwen, Varus. I ostatnia kapsuła. Shyvana, Tryndamere. Tutaj co mamy? Kapsuła honoru poziomu trzeciego. Otworzymy to. 3 fragmenty kluczy, dobrze. I to ten diabelskiego sępa. Ok. Fajnie. Lecimy dalej. To ten diabelskiego sępa nastał do nadal twojego ekwipunku. No fajnie. Mamy nową ikonkę. Navalda. Ezreal, odomek bohatera. I 3 fragmenty kluczy. Na pewno nie totem. Jest też kolejna. Kapsuła patronów numer 1 seria. Otworzymy. Dariusz seria 1. Olaf seria 1. I 200 pomarańczowej esencji. Ok, tutaj się zwiększyło. Kolejna. MFK, Zilean. I 200 pomarańczowej esencji. Ostatnia kapsuła. Volibear, Warwick. I 200 pomarańczowej esencji.
Tutaj coś z tego możemy zrobić. Otworzymy to, co się stanie. Jak miałeś trwała emotka, odblokuj na stałe. Ok. Tutaj chyba trzy potrzeba, a nie możemy jeszcze jedno otworzyć. Jedno potrzeba, żeby otworzyć. Też jest emotka. A te emotki to takie nie są potrzebne. W sumie skin też nic nie daje w tej grze, no tak naprawdę. Ale no tylko to jest to, że mamy więcej tego na koncie, nie? Wspaniała kapsuła bohaterów, otwieramy. Cendry odolnych bohatera i Lilia odolnych bohatera. Tutaj co mamy? Ale tutaj nie mam nic z tego. Tutaj też. Tutaj mamy 20 tego, ale tutaj... Za 20 fragment klucza. No to weźmy sobie fragment klucza za 20. Zawsze coś. Dobra, tu mamy jeszcze te klucze. 3 możemy wykuć. Dobra, z 16 mieliśmy z 15, ale tam dwie otworzyliśmy te skrzynie. Co my tu mamy? Czy możemy to odblokować? Tego nie możemy odblokować. A tutaj? Tutaj też nie. A jeszcze... Co? Ale tutaj też nie możemy. Zobaczmy, czy Jacksa możemy odblokować. Nie, bo nam brakuje jednego. To? Tutaj też nie, bo nam brakuje. A tutaj? Tutaj też nie możemy. Zobaczmy Galena, czy możemy odblokować. Niestety nie. Tutaj? Też nie. To jeszcze to nam zostało. A tutaj też nie. A to już też chyba kilka sezonów z nami jest. Patrząc na te moje odcinki openingowe. Tutaj też tego nie mamy. Tutaj też nie. No i tutaj też nie. Dobra, to może jak się skrzynia otworzy, to coś innego się stanie. Otwórzmy tę skrzynię. Otworzymy, lecimy pojedynczo. Sędzia Katarina, domek skórki, dodaj do łupów. Tu raczej będzie po jednej rzeczy w tej skrzyni. Bo jeśli się uda, to będą dwie. Piekielny Velkos, epicki domek skórki. Pogromca smoków Jarvan IV. Totem projektu rozliczenie. I coś jeszcze jest. 150 esencji, dobrze. Kolejna skrzynia. Sejuani łowczyni bestii. Faraon Amumu. Ale to są tylko odłamki skórki. Totem tyniu toperza i 150 esencji. Ingred nocnego ognia, nawet go nie mam. Totem sabatu i 150 esencji. 150 esencji i ikona miłosnego klucza. Ikona przywoływacza, to jest na stałe. W sumie nawet spoko, że jest ten warsztat Hextech, bo nie musimy wydawać tych naszych Riot Pointsów, żeby to wszystko kupić. Możemy to wszystko za darmo zdobyć, nie? Wieczny Smog Brand. Jeszcze 5 skrzynek mamy. Totem oddziału Omega. O, fajnie. I 150 esencji. Lisandra. Zamrożony Olaf. Odłamek skórki. Kosmiczny Zniewiarz Kasabin. No i ostatnia skrzynia na dzisiaj. Ari Lisiego Ognia. Odłamek skórki, dobrze. No tutaj dalej nic nie możemy zrobić. Bo nie dostałem nic. Żebym mógł sobie to odblokować. No szkoda. No zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Tego mamy, to możemy ją zmienić na esencję. Bo z tego i tak nic nie możemy zrobić.
Odblokuj, rozmienna esencję. Bo tak. Aktywuj wybożenie na 7 dni. Ulepszy do twojego bohatera. Tutaj moglibyśmy odblokować na stałe. Na stałe dodano do twojego bohatera Caitlyn, czyli mam ADC-ka dodanego do konta. Że oni się chyba przydadzą, gdybyśmy tutaj levelowali te postacie. Tak mi się wydaje, chyba tego nie będziemy zmieniać. Zmień na esencję, ulepsz do twojego bohatera. To się może przydać. To sobie zostawimy, to nic nie będziemy robić. Bo to się powinno przydać, tak mi się wydaje. Jest tutaj Garen. Właśnie, czy tutaj jest Garen. Tam odblokuj. Są dwie tutaj te postacie. Czyli tutaj powinny być dwa Gareny. Tego co widzę. Ja ich tutaj mam. A nie widzę tej Galena. Gdzie to może być? Patronowie rozmienne na pomarańczową esencję. Odblokuj zestaw patronów. No zobaczmy, co się stanie. Odblokuj zestaw patronów. Blokuj na stałe. Dobrze, mamy to. Tutaj nie ma. Możemy to ulepszyć, ale tego nie będziemy ulepszać. Szkoda tej esencji. Co to jest? Wykuj twą emotkę. Nie posiadam twą emotkę. No, spróbujemy. Nadszedł czas. Okej, to mamy. Odblokuj skórkę totemu. Okej. Tego się chyba już nie dało za esencję. Ale tutaj te skórki mamy. Odblokuj na twoją skórkę. A spróbujmy. Skórkę do Caitlyn. Jace, zobaczmy. Jace'a mamy. Skórkę też, chociaż Jace'a nie wiem. Tu mamy skórkę do Jinx. Odblokujemy ją, bo to jest chyba za darmo. No i nawet skórki można tutaj kupować za darmo. A, Deluxe mamy też skórkę. Jeśli będziemy mieli bohatera. No i to mamy też do Vi. Odblokuje skórkę na trwałe. Vi z Arcani. Mamy też Ali, ale jej nie mamy. Ulepsz do twojej skórki. To się nie da. Tutaj chyba się nic nie da. No, raczej nic nie zrobimy. Możemy to ulepszać, mamy tutaj za esencję. No to bywa było na tyle z tego openingu i z tego warsztatu Hextech. Tutaj już nic więcej nie będziemy robić. Będziemy to dalej zbierać i w przyszłym sezonie tutaj. Dalej to będziemy otwierać i zobaczymy, co z tego będzie. 207 skrzynek na ten moment. No i będziemy dalej zbierać, więc za cały sezon tych skrzynek powinno być trochę. Chyba z 55 czy coś takiego. Około 50 ponad ich będzie przez cały rok zbierany, więc będziemy zbierać. Zapraszam już na te odcinki na kanale, a my w kolejnym openingu widzimy się dokładnie w przyszłym sezonie. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka openingowego. Pa, pa!